Wydaje się, że właśnie teraz jest szczególne zaproszenie do ciszy. Ale w rzeczywistości to zaproszenie jest zawsze aktualne. Nie oznacza to bycia cichym w swoim życiu, ale bycie cichym w sobie i pozwolić, by życie było życiem. Im dłużej znajduję się w tym spokoju, im bardziej jestem w sobie, tym bardziej jestem dostępny dla tego, co proponuje życie. W stanie spokoju i ciszy niczego więcej nie oczekuję. Nie oczekuję już niczego, ponieważ mam pewność, że życie przynosi mi dokładnie to, czego potrzebuję w momencie, kiedy tego potrzebuję. Z miejsca wewnętrznej ciszy pojawia się głębszy spokój. W tym tkwi moje największe bezpieczeństwo. Nie w niczym zewnętrznym, nie w okolicznościach zewnętrznych lub innych osobach lub poza mną. Ten wewnętrzny spokój jest niewzruszony, którego nic nie może dotknąć, którego nic nie może zburzyć. Wchodzę do tej przestrzeni, w której już wszystko wiem. Tam mogę całkowicie być ufny, bo wszystko, co ma być, dzieje się wtedy, gdy powinno być, nawet jeśli czasem uważam, że mogłoby być inaczej. Zawsze jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Kiedy tam jestem, nie mam nic do zrobienia. Nie ma potrzeby, by dokądś pójść. Koniec z czekaniem. Obserwuj, co dzieje się w tobie, kiedy już niczego nie oczekujesz, kiedy odpuszczasz wszystko. Co wtedy zostaje?